Siema Ryszkowie, jestem Piapetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie narzucać obronniczek. Standardowym zestawem, czyli case, narzutnikiem, rafal. Noże, ładowaczki te same. No to ładujemy oczywiście tułem. I co, no lecimy z tematem, no bo szkoda jest na to czasu. Zrobimy sobie tak, ja sobie nazwę czwórkę rzucę tutaj. Tak zrobimy. Półbiegami sobie będziemy trochę tu nadganiać, żeby po prostu było to szybciej. Raz wyrzucamy, bo trzeba operować szybko pod rzepak. Więc no. W tym roku leci oreczka pod rzepak. Leci oreczka. A powiem szczerze, że no tego troszeczkę będzie. Tego rzepaczku w tym roku. A że robiłem, tak można powiedzieć, większość bezrokowo. No tu teraz muszę niestety zrobić to orkowo, żeby po prostu też nie zarypać ziemi całkowicie. Więc teraz jak na przykład chodził Keisio właśnie w Hugu, tam będzie musiał pewnie latać po prostu. Będzie musiał sobie latać klas, bo powiem szczerze, będzie miał ciężko. Na pewno Case uciągnąć taki puk teraz. Po robocie bezrokowej. Czekajcie, bo coś mi się tu poknąciło, właśnie widzicie. To jest GPS, więc można sobie tak ładnie zarzucić tego GPS-a. No i tak, teraz jest pytanie, jakim biegiem sobie tu jeździć? Chyba jedynką, bo ja muszę tak solidną dawkę sobie tu ułożyć, rzucić tutaj pod ten rzepaczek. Więc to, ruszamy, takie 6 na godzinę, zobaczymy. Chociaż to pozycja przełożenia, późniwa to wcale nie ma. W tym momencie, no ale no rzucamy, zobaczymy co to będzie. Jakbyśmy teraz dwie gadali, no to 8-9 na godzinę, dobra, to 9 na godzinę nie będzie i będzie też w miarę to możliwie, nie? Chyba tak sobie podmieniałem, chyba tak. No ale mniej więcej wiem gdzie mam jechać, więc tutaj to się nie mam co bać. No tak faktycznie będę teraz jeździł z tego względu, żeby po prostu wiedzieć co ja, chociaż na nawigacja to tak mniej więcej wczytuje co, jak mam jechać, więc nie ma tak źle. Został taki dobrze znany przez was, już dość długo ogrywany na ten rzutniczek przeze mnie. Jest plan na wymianę tego rzutnika, ale jeszcze nie w tym sezonie. Na razie go męczymy, bo szczerze, no on już dość sporą robotę u mnie zrobił. I pewnie będę chciał go po prostu wymienić. A czemu pewnie ktoś się spyta, czemu nie potężowałem, czy nie pogrywałem? No wspomniałem, jest brak czasu. Jest brak czasu na to, żeby po prostu to wszystko ogarnąć. Więc stwierdziłem, że jedziemy na razówę. Jedziemy na razówę i będziemy wszystko robić. Właśnie. Właśnie, proszę państwa. Orka. Zaraz będzie leciała. Czy to będzie miało więcej nogi? Raczej tak. Bo tak się stosuje. Właśnie w życiu rolnym tak samo. Więc tutaj ja się nie boję. No ale mówię, musi być klas, bo tutaj mogą być problemy, żeby tym poczciwie Casey tą czwóreczkę uciągnął po takim bezrokowcu właśnie teraz. Bo fajnie tutaj wspomniałem, oddało. Jestem zadowolony. Może nie tyle z pszenicy, co ogólnie, jak na razie ogólnego rozrachunku ze zbóż. Jak na ten moment, chociaż za dużo tych zbóż nie chcieliśmy, bo to część owsa i tą pszenicę całą. I no tylko tyle w tym temacie. Niestety. Więc no trzeba tutaj dobrze tą ziemię się gotować. To w ogóle będzie taka dość grubsza akcja z tym, bo tutaj będzie tak bezrokowo, znaczy przepraszam, będzie zolane. To jest po jedno, ale tutaj będzie po prostu jeszcze agregatem sobie tu zjeździć. Dopiero wtedy z broną aktywną wjechać, jeszcze tak sobie myślę, i dopiero będę chciał wtedy, bo powiem szczerze, że to może być dość ciężki temat do ogarnięcia tutaj przez te moje maszynki, a też nie chcę jakoś zbyt tutaj męczyć tego tych ciągników, mimo wszystko, że no konie są dość spore, no to jednak też jest tutaj ziemia dość mocno zbita mimo wszystko, więc tutaj trzeba będzie dobrze to rozplanować. No a jak jest lepiej rozplanować, no to tylko i wyłącznie właśnie dużym sprzętem, tak to powiem.
Teraz tak, ja muszę sobie tutaj czekać, żebym teraz dobrze pojechał. Tak, to jest teraz trzeci przejazd. Wiecie, na nawigacji to tylko widać, więc tutaj mnie to zadowala jak najbardziej. Więc dobra, lecimy. Nie pyzmowałem, nie wywoziłem tego na pyzmę. Tutaj nie pyzmowałem, bo mówię, szkoda czasu teraz. No i źle głupa, tak powiem w tym momencie. Na razie tylko wywozimy stamtąd. Tutaj też pewnie po kurzy to będzie tylko ten rozwieziony rzutnik. Ten pobudnik, przepraszam. I wtedy będziemy mogli sobie to jakoś uporządkować to wszystko. Bo już powoli agencja to się czepia, że tutaj mamy właśnie obwodnik składowany. Musimy się to już na płycie powoli. W takim gospodarstwie no padomo najpierw było na płytach mieć obwodnik i dopiero raz w roku to wyrzucać. No ale wiadomo, że takiej ilości sztuk, no jednak mamy 60 sztuk bydła na samej ściółce, więc tutaj tak nie mogę sobie zbytnio. Nie mam takiej możliwości, żeby po prostu to jakoś włączyć to zrobić. I składować, więc to muszę częściowo wywozić. Ale jeszcze w późniejszym czasie będziemy pewnie przy zimę trzeba będzie to ogarnąć. Jakąś płytę, taką solidną płytę właśnie do obornika tutaj, żeby mógł gdzieś na polu jeszcze powiedzmy zrobić po prostu komfortowo, żeby agencja nie czepiała. I to wszystko. I to będzie moim zdaniem jak najbardziej na plus. Wiadomo, to kolejne koszta, które no, nie chciałem wynosić, ale trzeba będzie jednak podnieść. Więc nic na to nie poradzę. Agencją nie wygrasz, nie przeskoczyć tego na człowieku. No ale dobrze jest. Gdybym nawet chciał, to z tego co składałem z chłopakami, którzy no ogarniają praktycznie mi większość spraw budowlanych, tak to powiem. No to powiedzieli, że jakieś 38-40 tysięcy, taka no, dość solidna płyta na jakieś 500 ton, takie nawet więcej, chyba po milion nawet ton, by 1000 ton, o tak bardziej można powiedzieć, 1000 ton by mi tu właśnie zrobili. Byśmy już miał na zapas, bo wiadomo, że zaraz będziemy następne bydło obole później wstawiać, więc już na zapas musimy to wszystko było. I tak, 73 tysiące liczyłem, żeby kupić pole, bo dostałem pozycję, ale zakupu pola, fajnego pola, nie powiem, ale na ten moment, no nie chcę teraz brać kredytu, nie chcę sprzedawać tego owsa, bo jeszcze nie mam całkowicie go dościętego, bo przyjechał taki gościu do mnie. On nie tyle co handluje, co on właśnie skupuje. On nie, przepraszam, nie skupuje, kupuje zboża dla siebie. Po prostu on ma też krowy. I właśnie szuka gościa, człowieka, który właśnie ma też dużo zboża, bo on po prostu siebie nie sieje. Sieje kukurydzę, ten gościu, i sieje matawy, przepraszam, to w ten sposób. Ma trawy i kukurydzę i więcej nic nie sieje. I pytał się właśnie, czy ja bym nie był chętny na to, by po prostu z nim tutaj sobie w spółkę wejść. Że owiec, który teraz aktualnie mam na przyczepie, przyczepach, przepraszam, on by był skłonny zapłacić mi 150 zł więcej, ale żebym do niego tutaj po prostu zawiódł, bo u niego właśnie w okolicach nie ma punktu skupu. Znaczy skupu czy coś w tym stylu, żeby po prostu mu przywieźli, tak? Te zboże, czy ktoś sprzedał w miarę rozsądnych pieniądzach, a mówi, tam to są w ogóle takie pieniądze niekolosalne, żeby po prostu kupić w niektórym rejonie tam chyba 5 km czy 6 km dalej, więc kolosalne różnice cenowe. I gościu pytał się właśnie, czy za 150 zł więcej za tonę, będziemy po prostu tego nie wiem, bo on naprawdę jest obszarowcem też fajnym, ale on się skupił po prostu na utrzymaniu tego bydła, czyli na kukurydzach i na trawach. To jest jego właśnie główny plon. I się pytał właśnie, czy ja bym nie chciał mu sprzedać. Powiem szczerze, zastanawiam się nad tym, czy to takie coś robić, wiadomo, no 150 zł, tam 100 nawet więcej, to już coś robi u mnie. I się zastanawiam. Zwłaszcza, że muszę czekać do zimy. I powiedział, że jeśli ten owiec się sprawdzi, będzie chciał praktycznie, może nie wszystko, bo wiadomo, nie taki tonaż, to na pewno nie będzie chciał, ale tak średnio po 20-30 ton z każdej uprawy, którą bym miał ewentualnie. On po prostu był do mnie kupował, bo właśnie takiego gościa chce, który ma okrocznie jakieś fajne dobre uwarunkowania i ma możliwość, tak jak ja tutaj w sprzedaży, bo i taka sprzedaję przez wszystkie zboża, bo kupuję gotową paszę. A więc tak sobie pomyślałem, czemu by nie?
z jednej strony. Stówę nawet na to nie więcej, na każdym tonażu. No to już jest fajna sumka. Przy 100 tonach to jest 10... to brzmi? Tak, 10 koła przy 100 tonach. No to już jest, no coś, można by coś zainwestować, czy część jakichś tutaj rzeczy modernizować. Nawet to paliwo, to się mi nie kupi paliwo, po to, żeby to było. I pewnie zadzwonię do gościa, pytam się, czy będę chciał ten owiec faktycznie. I wtedy ja sobie na spokojnie będę mógł szybko wolne. To już wiadomo, to jest jeszcze też kwestia tego, że to jest 48 km ode mnie. No i żebym ja jeszcze mu to zawiózł. No, z jednej strony, no nie jest jakiś to problem, tak? Wpisałem w klasa, czy wpisałem w John Deere i to zawożę. Tam dla mnie takich problemów zbytnich nie ma. Tylko właśnie mówił, żeby to było ewentualnie, ja mu do końca 50 złotych chyba właśnie dał, to żeby ta cena była właśnie, transport w tej cenie był. I tak się zastanawiam właśnie, czy to by była dobra oferta przez niego złożona, tak? Bo 150 z dowozem. To staje mi się chyba adekwatnie, że to był dobry biznes. No to jednak trochę tego towarzy było. Wiadomo, szczepy też są takie w miarę konkretne teraz, że też bym nie jeździł jak tymi autostankami, które mieliśmy na praktycznie, można powiedzieć, początku, tak? To i tak naprawdę były szczepy, które naprawdę były godne polecenia i no trochę towarów wydźwigały. No i tak sobie stwierdziłem, że chyba tak będzie trzeba zrobić. Po prostu po 150 100 za tonę, no i tam ten transport ewentualnie będzie mi narzucał. Tam nie będziemy patrzeć, tylko że tyle, żeby się paliwo zwróciło i to będzie git. Więc też nie chcę też być, nie będą jakimi chcę zarobić, ale no już bez przesady, bo i tak to jest tylko, jak to powiedzieć, jak kiedyś powiedziałem, to jest odpad, który mam w produkcji, tak, zboże. To i tak jest, mi się kupię faktycznie tak samo jak ten gościu, czyli na kukurydzach i na trawie, no a że jeszcze mam rzepaki, to wszystko, no to to jest troszeczkę inna inżość. No, gościu mówi, że musiał pszenicę i jęczmień, owiec, ewentualnie żyto. Więc pewnie takie uprawy trzeba będzie po prostu poprzez go ogarniać. Właśnie powiedziałem, że w tym roku to już porobione, że pod zboża, pod rzepaki, pod to wszystko, więc będę musiał na pewno dokupić parę hektarów, żeby to po prostu zrobić. A jeśli ktoś by się pytał, po co on sam by ten gościu nie chce tak zrobić, żeby po prostu samemu sobie nie siać. Jak wspomniałem, on nie chce marnować, jak to powiedział, potencjału, bo na pewno ma dobre ziemię. No i ma dużo bydła, bo ma tam około 200 sztuk bydła. No i tam ma 100 hektarów, więc tak powiedzmy pół na pół ma 50 hektarów łąk, 50 hektarów kukurydzy. I tak ma właśnie to podzielone. Wiadomo, że teraz niby te dopłaty są takie, jakie są. I że chyba tam 65% nie można więcej mieć tam chyba jednej uprawy. No ale on tak na razie sieje, mówi, na tego nie zwraca. A tu uwagi faktycznie, jeśli to naprawdę wprowadzą mu tak dobitnie, no to wtedy będzie myślał. Ale to wiadomo, ja na razie mam zmianowania, mam parę upraw takich i takich, ja się nie martwię, ale jak wspomniał, on chce żyta, jęczmienia, pszenicy i owca. To są dla niego najważniejsze uprawy, które on będzie chciał ode mnie kupować, jeśli takie uprawy oczywiście będę posiadał, a będę na pewno posiadał. Żyto na pewno nie będę się w tym roku siał, pewnie nie będę siał, bo chociaż może mi tam odbije, też to zasieje, zobaczymy, jeszcze nie mówię, że nie. No ale jednak ta pszenica i jęczmień to raczej będzie takie niszowe pewnie tutaj dla niego. No i owiec właśnie, więc będziemy takie trzy uprawy mieli, które będziemy mogli sobie po prostu jemu sprzedać tą sztówkę więcej, można powiedzieć. I wydaje mi się, że to będzie naprawdę najlepszy dla mnie w tym momencie jeszcze biznes. Bo wiadomo, ja jestem... Może nie jestem chciwy, ale no też nie chcę być jakoś statny, więc pod tym względem ja się bardzo będę cieszył, kto będzie sprzedany po prostu od razu, no powiedzieć z pola, tak, bo z tego co wiem, to w przyszłym roku on nawet jeśli co do czego dojdzie, to on będzie chciał przyjechać swoimi zestawami i po prostu tutaj postawić, i żebym ja tylko po prostu na nie sypał, tylko że może właśnie mi takie uprawy po prostu posiane, żeby praktycznie w jednym momencie to zbierać, tak, żebym ja już miał te pola puste, aż jak kombajn mam, wszystko mam swoje,
można powiedzieć, to ja się nie martwię, tak? Bo on w sumie nie ma, on w sumie nie potrzebuje z tego względu, że on ma tam na usztach. To tam też nie jest jakiś tam problem dla niego. Więc taki, mówię, dla mnie tylko jest od... Może dla mnie jest odpadem, w cudzysłowie, tutaj, bo mi je tej nie szutuje, nie ten ma kupuje granulowane. Wszystko, więc tutaj, no mówię, te zboże jak pójdzie w trochę lepsze ręce nawet niż do skupu, tak to powiem, go powiedzieć, no to wypasował. Chociaż wiadomo, że jeszcze do przody chlebnej też to mam, przoda chlebna też ode mnie skupuje zboża częściowo. Tylko, że wiadomo, tam to ma troszeczkę większy chód. No i tam więcej ludzi tak mu do niego zawozi. Pływa. Myślałem, że mam teksty pozmienione, ale widzę, że tego jednak nie posiadam. Wiem, że to będę musiał ogarnąć sobie następne odcinki. Ta tekstura była bardziej widoczna z tego co widzę. Tu trochę mnie trochę. Tu z góry trochę miałem widać, no ale słabo. Niestety. Jeszcze nie mamy nawet odrzuconego rodzinnego rzutnika. Myślałem, że naprawdę jakoś. Nie wiem, czy to jest spowodowane kiedyś, to się tego rozwoziło i pasowało, a teraz. Niezależnie od prędkości, to nie wiem, jakiś mod mi się tu wgrał. Co tak powoduje? Możecie mi napisać w komentarzu, jakiś taki mod jest od tapowania, takie coś. Pamiętam, że kiedyś to wywoziłem od początku, a teraz tego jednakowoż nie mogę zrobić. Więc sobie trochę. Irytuje, no trudno. Nic na to człowiek nie poradzi. Pod tym względem. Ale wiadomo, rzucimy. Tutaj, po tym owsie. I będziemy sobie orać. Na spokojnie. I będzie można sobie po prostu już paraż tutaj uprawiać. Pod ten rzepak i później bezpośrednio go zasiać. Trochę roboty będzie. No bo raczej tutaj jak padnę, to jeszcze pewnie padnę po oce, padnę jeszcze także mężkowozem. Zleję gnojowice. Z nawozem, co będzie trochę abstrakcją może dla niektórych, ale tak. Właśnie będę chciał wziąć nawóz i gnojowice. Zmieszać to ładnie. Po oce. I wtedy wpaść ze siewnikiem, zobaczymy co to będzie po prostu. Jak to będzie wyglądało, tak? Chociaż mogę na i nie muszę agregaty, mogę sobie bezpośrednio wpaść ryżówką też, bo też to fajnie uprawi. Ale jednak ten agregat też mam momentu, mimo że to jest moment, ale też jest jeszcze. I myślę, że dalej, że jeszcze na ten dłuższy okres jeszcze też będzie, bo tego tak dużo nie uprawiam tym agregatem. Więc nie jest mi na razie potrzebny, nie wiem, 5, 6 czy ilość tam metrowej nawet można powiedzieć. Ta ryżówka to jest trochę bardziej potrzebna maszyna dla mnie. Niż właśnie ten, jak to powiedzieć, agregacik, no bo mały klas, czy ten klas, przepraszam, case, czy ten będzie sobie na spokojnie latać, a ten w ogóle będzie miał zapas mocy, więc tym bardziej będzie można sobie komfortowo to ogarnąć. Czekajcie, ja sobie tylko muszę zmienić na chwilę gierkę, bo muszę coś podejrzeć. Czy wszystko jest git? No nie jest git. Tak popatrzę co jest, kurwa, nie tak git z tym. Ale tak ważnie nic nie widać tutaj, żeby coś... Ja powinno widać, wybaczcie, bo muszę tak kiedyś posprawdzać takie rzeczy. Jakby tu jaj nie było. Dobra, teraz tak. No co, myślę, że jeszcze na rundka i pewnie będziemy kończyć tutaj odcineczek. No, trochę mnie to nas smuci, że to tak mało tego obwodnika idzie. Nie wiem, czy temu jakieś mody mi się bugują? Coś? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Będę myślał w późniejszym czasie o tym. Ale to na spokojnie. Przejrzę sobie mody po prostu. Żebym mógł normalnie sobie rzucać na tej dwójce, żeby tego tornażu jednak też fajnie szło, no bo teraz patrząc, mógłbym sobie podkręcić go na 20, to samo będzie wychodziło. Więc nie rozumiem jednej rzeczy, no niestety. Takie uroki tych wszystkich rzeczy, tak jak beczki, czy czegokolwiek, bo to mógł teoretycznie teraz podwójną dawkę dać, to może by lepiej wychodziło. A my tak zrobimy, żebyśmy mieli podwójną dawkę i wtedy zobaczymy, czy to będzie lepiej po prostu wychodziło. No teraz tak, tak. Muszę tak czaszki wyciąć. Trochę to pokombinować z tym polem, bo czaszki tak nie 5, nie 10 mi to pasują.
No niestety takie uroki, takiego pola, no ale no, nie mam zamiaru go sprzedawać, bo tu były chyba dwa pola, czy trzy pola wtedy, nie, dwa pola tu były, bo jakoś tutaj było jedno, mniej więcej, chyba. I tam jakiś ten zaskok był. Ciekawe, no zresztą mogę sami nie mapę zabierzyć, zobaczyć przecież, jak to wyglądało wtedy. No, tutaj mieliśmy tak, 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 a to później mieliśmy taki zaskok, więc teraz to w ogóle patrząc na to wszystko, jak to się pozmieniało, nie dokupiliśmy tych pól, jak to połączyliśmy. To jest coś pięknego. Dobrze, ta inwestycja była wtedy w te pola. To pole pierwsze poszło, bo bym tak szczerze, no luksus mi się tutaj robi teraz. Mimo wszystko mi się luksus teraz robi. A jeszcze teraz powiększymy, znaczy teraz może jeszcze źle powiedziałem, ale w przyszłym roku powiększymy je pewnie już razem po kukurydzach. To będzie tak pływa obszar pola, że no maszyny, które będę miał. Ja już nie będę raczej spełniał norm. No ale. Ale wiadomo, konkretny zbiory, konkretny plon. I wtedy będzie jakoś to może lepiej wyglądał. Tak, w tym roku, no to wiadomo, kupiedza, połące, tam lutowiec był. Kupowany na lutowca. Wszystko to było chłopaków z. Od nawozów. Nawozy będę miał zapłacone, więc to wszystko wy. W październiku po dopłatach, teraz jesteśmy dogadani. Tam wyszło chyba 70 tysięcy, 50 tysięcy z tym lutowcem, więc od tego lutowca, więc no nie będą takie pieniądze duże. No i no, nie jest tak źle. W tym roku to ogólnie około 100 tysięcy będzie w tym momencie za nawozy. To jest trochę abstrakcyjne, ale wiadomo, na łąki. Na łąki miałem kupowany, no to poszedł. Was na łąki to poszedł praktycznie, można powiedzieć, pod rzepaki Topsko, znaczy pod rzepaki moje, na rzepaki na Topsko inne, a teraz to człowiek musi znowu kupować. Dobra, ja nie przedłużam, dzisiejszy odcinek był tutaj na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, stać się w górę komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.